Podczas pobytu na dzikiej plaży w Kostineszti, wsi letniskowej niedaleko Konstancy, byliśmy świadkami niecodziennego wydarzenia. Na morzu pojawiła się duża łódź wiosłowa z 7 wioślarzami, sternikiem i osobą stojącą na dziobie. Okazało się, że są to rybacy wracający z połowu. Oczywiście wzbudziło to ogromne zainteresowanie coraz liczniejszych plażowiczów. Można było zobaczyć, jak wygląda taki powrót z połowu oraz wyciąganie łodzi metodą sprzed wielu lat. Powyżej plaży znajdował się prymitywny kołowrót służący do wyciągania łodzi na brzeg. Rezultatem połowu okazały się niewielkie rybki. Łódź przesuwała się po drągach bardzo powoli. Wyciąganie łodzi zakończyło się przymocowaniem jej do prowadnicy i wyniesieniem na brzeg jej ruchomej części. Rezultat połowu to ta kasta i 2 lub 3 wiadra. Pojawili się kupcy z wiadrami chętni do zakupu ryb prosto z łodzi. Jak zawsze w takich przypadkach pojawiły się mewy. Ci dwaj dżentelmeni omawiają zapewne rezultaty połowu. Część ryb sprzedano na miejscu, część wyniesiono na brzeg. Thank you.
Po chwili na wodzie pozostały mewy, a na plaży wczasowicze.